Cześć, witam Was wszystkich. Dziś mogę mieć trochę zmieniony głos, bo się niestety bardzo źle czuję. Choroba jakaś się przypałętała. Będziemy dokładniej sprawdzać co, ale coś grypo podobnego, więc za głos dziwny przepraszam. Natomiast nie odpuszczę prognozy i nie odpuszczę poinformować Was, jak będzie wyglądała sytuacja w najbliższej dobie, bądź w 48 godzinach, kiedy przez Polskę będzie przechodził na początku front ciepły, a potem pozostałe fronty niżu Aksel. Sytuacja baryczna wygląda następująco. To jest sytuacja na dzień jutrzejszy na godzinę 12. Widzimy tutaj zbliżający się do Norwegii niż Aksel, bardzo ładne imię. I widzimy tutaj front ciepły, a następnie front okluzji. Wyż, który tutaj dostarczał nam w miarę takiej przejściowej pogody, całkiem spokojnej, Altburg jest wypierany w kierunku Morza Czarnego i już niestety nie będzie tutaj zbytnio nam wpływał, ale mając te imiona wyżów i niżów, możemy zobaczyć sobie, jak się będą przemieszczać. To, co jest bardzo istotne, to mamy dość dobre warunki, jeśli chodzi o prąd strumieniowy, o jet stream. Sytuacja jaka baryczna, jaka jest teraz, jaka jest w najbliższych godzinach, jest bardzo faworyzująca pod względem przemieszczania się niżów z nadatlantyku w kierunku Morza Bałtyckiego i dalej w kierunku wschodnim. No i tutaj możemy zobaczyć sobie, jak to wyglądało. Ja sobie ustawię, wiecie, przestawię sobie dziś godzina 21. Tu mamy gdzieś Polskę w tym miejscu. Natomiast tu widzimy prądy strumieniowe, prąd strumieniowy i widzimy sobie, że on przemieszcza się właśnie nad Polskę. I jutro i pojutrze obejmie praktycznie całą Polskę. Polskę południową i Polskę centralną. Dzwoni jakiś telefon, więc ja tutaj sobie to zaraz wytnę. I Polskę centralną. Natomiast na tym grzbiecie tego prądu strumieniowego właśnie przemieszczają się dobrze napędzane w niże. I te niże właśnie będą kierowały się w kierunku Morza Bałtyckiego i będą niosły właśnie fronty atmosferyczne, opady deszczu, silniejsze porywy wiatru. Ale czy będzie aż taka tragedia, jak wieszczą niektórzy? Sprawdźmy to. Wróćmy najpierw, zobaczmy, jak będzie wyglądała sytuacja baryczna, jak dzisiaj wyglądało niebo nad Polską. Przed południem zachmurzenie w większości w Polsce południowej, centralnej, wschodniej oraz północnej. Ten typ chmur, który szczególnie w Polsce zachodniej i centralnej dawał bardzo piękny wschód słońca. Natomiast po południu, już to nie ta mapa. Natomiast po południu sytuacja wyglądała bardzo podobnie, czyli największe zachmurzenie na północy i północnym wschodzie Polski oraz na południu najmniejsze w Polsce centralnej. I znów bardzo fajne zdjęcia, na pewno warto było spojrzeć w niebo, bo jak byliśmy w dobrej lokalizacji, to mieliśmy bardzo fajną pogodę do właśnie robienia zdjęć zachodu słońca. No i ciśnienie atmosferyczne mamy teraz 19. Ja sobie cofnę, żeby mi było łatwiej. I wygląda to następująco. W tym momencie jeszcze jest wyż oraz klin tego wysokiego ciśnienia, który dawał w Polsce tą pogodę przejściową, czyli całkiem stabilną. No i tutaj mamy te niże wraz z tym niżem Aksel, który już w najbliższej nocy będzie się wdzierał w kierunku Polski. Nad ranem osiągając już chociażby północne Niemcy oraz Szczecin i zachodnie części Morza Bałtyckiego. By następnie w godzinach popołudniowych, wieczornych już rozgościć się i niejako zanurkować znad Morza Bałtyckiego w kierunku Litwy, Białorusi i tam dalej w kierunku Rosji. To właśnie będzie powodować tą dynamiczną pogodę oraz silny wiatr, który będzie wiał szczególnie w Polsce północnej, zachodniej oraz południowej. Natomiast w piątek ten niż prześlizgnie się już właśnie na Kursk, Woronesz i tam dalej już w kierunku Rosji, więc będziemy mieli chwilowo
poprawę pogody, ale to chwilowo, bo zaraz potem będzie kolejne fronty atmosferyczne. Jeśli chodzi o opady deszczu, to sytuacja wygląda następująco. W tym momencie przeważnie bez opadów, lokalnie może padać nad Zatoką Gdańską oraz tam na wybrzeżu, ale to tylko lokalnie. Natomiast to się dość szybko zmieni, bo od zachodu będzie wzrastać zachmurzenie. Już w godzinach porannych zachmurzy się w Polsce zachodniej i lokalnie w Polsce północnej i od Niemiec zacznie wkraczać bardzo szybko do nas strefa opadów. Ta strefa około godziny 12-13 obejmie województwo lubuskie, województwo zachodniopomorskie oraz część województwa pomorskiego i szybko będzie przemieszczać się na wschód. Zachmurzy się praktycznie już w całym kraju, jedynie na krańcach południowych i południowo-wschodnich jeszcze pogoda taka przejściowa. Ale to również szybko się w godzinach wieczornych zmieni, ponieważ ta główna strefa opadowa już rozgości się i bardzo silnie wkroczy nad Polskę centralną. I warto zwrócić uwagę szczególnie na ten sektor północny. Tutaj, jak zauważyliście w ostatniej prognozie, na dzień wczorajszy jest zdecydowanie chłodniej niż w pozostałych rejonach Polski. I tutaj te cieplejsze powietrze niesione przez ten ciepły front atmosferyczny gwałtownie zderzy się z tym chłodnym powietrzem, dając opady deszczu ze śniegiem i opady śniegu. Najbardziej narażone województwa na to w dniu jutrzejszym to województwo warmińsko-mazurskie oraz województwo podlaskie. Im bardziej na północ i na północny wschód, tym szansa na to będzie większa. Mrozu nie przewidujemy, więc trzeba uważać po prostu na tą breję, która będzie się tworzyła. Najwięcej może padać w Suwałkach do 13-14 mm. Tegoż 13-14 mm to jest opad, ale kilka centymetrów może tego mokrego śniegu spaść, który już wycofa się z Polski gdzieś koło północy z 4 na 5 stycznia, może ja to jeszcze się mylę po prostu z tymi nowymi datami. I mamy już po północy, już zaczyna się 5 stycznia i ta główna strefa opadowa załamuje przede wszystkim pogodę w tym momencie nad Litwą, Białorusią i północą Ukrainy, gdzie mamy silne opady śniegu. Natomiast w Polsce uruchamia się dość silna konwekcja i ona będzie tutaj nam przynosiła lokalnie silne opady deszczu. Te opady będą występowały praktycznie przez cały piątek. Miejscami będzie na pewno malowniczo. Najdłużej te opady będą tutaj zajmować województwa wschodnie i południowo-wschodnie, ale też warto zwrócić uwagę, że w piątek również od godziny jakiejś 18 znów od północy ten niż, zaciągając ze sobą tą strefę opadową w kierunku południowo-wschodnim, zaciągnie też znów opady śniegu i tych niższych temperatur ze sobą, więc znów województwo warmińsko-mazurskie i województwo podlaskie będą znów pojawiały się opady śniegu. Tak to wygląda, jeśli chodzi o temperatury. Następnie jeszcze wiatr, bo może wiatr zostawmy na koniec. Sprawdźmy, jak będą wyglądały temperatury. W tym momencie najchłodniej, co ciekawe, w województwie lubuskim i na zachodzie województwa zachodniopomorskiego, Szczecin, Gorzów Wielkopolski 1-2 stopnie. Najcieplej, co ciekawe, na południowym wschodzie i na północnym wschodzie 4-5 stopni. I zobaczcie, że ta strefa chłodnego powietrza jutro nad ranem zostanie wypychana przez ciepłe powietrze w ślad właśnie za tym frontem atmosferycznym. To ciepłe powietrze będzie wślizgiwało się na te zimne powietrze i w miejscach właśnie na północnym wschodzie, gdzie to wypieranie będzie najsilniejsze, pojawią się opady mokrego śniegu i opady śniegu. To też będziecie mogli zauważyć na tej mapie. Już wam powiem, kiedy i w jakim momencie. Zobaczcie sobie, że jutro około godziny 19:40 bardzo mocno na północnym wschodzie się ochłodzi. Tutaj temperatury będą wynosić 1-0-1 stopni, a za frontem ciepłym 4-5-6 stopni. I ta strefa bardzo mocno będzie odcięta jedna od drugiej. To widać tutaj doskonale. Stąd te opady śniegu, które tutaj się pojawią. I to jest maksimum, do którego momentu dojdzie to ciepłe powietrze.
I jutro, znaczy te ciepłe powietrze będzie w nocy z 4 na 5, od 7 do 6 do 8 stopni Celsjusza i nad ranem już 5, zobaczcie sobie, jak mocno rozciągnięty jest ten front atmosferyczny. To ciepłe powietrze dojdzie aż na Litwę i Białoruś, gdzie w promieniu całkiem niedużym, bo tu, znaczy w promieniu, w kilometrach, tak by tutaj to 200 kilometrów. Ja bym jeszcze inaczej to po prostu tutaj sobie spojrzał. Powiem wam, że aż jestem ciekaw. No w promieniu 40 kilometrów różnica w temperaturze będzie o jakieś 4 do 5 stopni Celsjusza. To całkiem dużo i no cóż, stąd właśnie takie akcje w pogodzie. Następnie ten ośrodek niżowy zacznie przemieszczać się na południe, będzie spychany i wkroczy do nas już w piątek. Chłodne powietrze z nad północy, ale to nie będzie jakiś potężny mróz i bomba chłodu. To będzie od minus 1 do minus 4, minus 5, a na krańcach północnych do minus 8 stopni Celsjusza. Tak prognozowana jest temperatura 6 stycznia. No i wiatr, to co najbardziej was interesuje, to o czym tutaj najbardziej wspominaliście, to właśnie te porywy wiatru. I to co widzimy w tym momencie, to całkiem silne porywy na wybrzeżu do 50 km na godzinę, ale tam mieszkańcy są przyzwyczajeni, oraz w Polsce północno-wschodniej, tam w porywach do 40 km na godzinę. Nocą będzie taka troszkę stagnacja i taka strefa z bardzo słabym wiatrem, 10-15 km na godzinę, ale ona będzie bardzo szybko wypychana przez wiatr związany z tym frontem atmosferycznym, który do nas wkracza. Już w godzinach porannych, szczególnie w górach, powieje do 90 km na godzinę, na wybrzeżu do 50 km na godzinę, a w Polsce zachodniej do 40 km na godzinę. Te porywy wiatru bardzo szybko obejmą praktycznie całą Polskę. I tak będzie wyglądało to w czwartek wieczorem prawdopodobnie, czyli na wybrzeżu do 65-70 km na godzinę w porywie, w górach do 100-110 km na godzinę, ale w wyższych partiach możliwe są tam o wiele większe prędkości, do 130 km na godzinę. No i mamy jeszcze piątek i w piątek będzie kulminacja tego najsilniejszego wiatru, bo ten niż będzie tutaj nurkował przez Polskę wschodnią i też tą wschodnią ścianę Polski. Stąd ten wiatr będzie ze sobą niejako ściągał na Polskę północno-zachodnią, zachodnią i południowo-zachodnią. Także w piątek koło godziny 12 najsilniej będzie wiało w województwie zachodnim, co ja mówię, w województwie dolnośląskim do 80-85 km w porywach, szczególnie w górach. Podobnie w Zakopanem tam do 110-120 km na godzinę. Ogólnie na południu 70-73 km na godzinę. Na północy 70 km na godzinę. Lokalnie porywy mogą być silniejsze, jeżeli będą przechodziły komórki konwekcyjne, które mogą dać nawet jakieś wyładowania. W godzinach wieczornych piątego ta strefa silnego wiatru przesunie się na południowy wschód i opuści nasz kraj. Zatem mamy już wszystko. Powiem tak, nie wygląda to na coś bardzo strasznego. To, co ja bym tutaj w tym momencie wyrysował tak na koniec, żeby wam pokazać, jak ja to widzę, to prawie w całej Polsce lokalnie opady deszczu, lokalnie te opady będą intensywne, natomiast w zasięgu takim północno-wschodnim, czyli ja bym tutaj wybrał te rejony, ja bym tu najbardziej zwrócił uwagę, ponieważ tutaj w tym miejscu mogą wystąpić opady śniegu. Na pewno wystąpią opady śniegu. Lokalnie te opady będą dość intensywne. To będzie mokry śnieg, który będzie się do wszystkiego oblepiał. Ja tutaj sobie postaram się jeszcze napisać to. Już wyrysujemy taką mapę, żebym ja mógł wstawić, więc nie będę musiał już kombinować. Opady śniegu. Tak to wygląda. Na pozostałym obszarze opady deszczu, lokalnie te opady intensywne, możliwe właśnie, że gdzieś zagrzmi. Jeśli chodzi o porywy wiatru, ja bym tutaj w tym miejscu zrobił coś takiego.
Nie siał w żaden sposób paniki, ja zacznę od najmocniejszych porywów. I ja bym widział to tak. Generalnie całe góry, te południe Polski, znaczy te krańce południowe tutaj z tym silniejszym wiatrem, już sobie to rysuję. Tutaj lokalnie w wyższych partiach gór do 120-130 km na godzinę, na pozostałym obszarze 90 do 110, natomiast troszkę bardziej na wybrzeżu, o, źle wybrałem, już momencik, rysuj z Pawłem, tak, tutaj wybieramy sobie na minimum i tutaj gdzieś tak bym też ten obszar sobie zaznaczył w ten sposób. O. I tutaj właśnie w tym miejscu, czyli na wybrzeżu do 70 km na godzinę. Lokalnie oczywiście może być to szybciej, ale to nie będzie aż tak wiele szybciej na godzinę. No i tutaj 90 km na godzinę lokalnie powyżej w wyższych partiach gór. Tutaj raczej 80 km na godzinę. Więc ja tak to widzę. Północny wschód, opady śniegu, natomiast silne porywy wiatru, szczególnie w Polsce środkowej, w Polsce północno-zachodniej oraz południowej w górach, szczególnie w piątego. Tak, czyli chyba w czwartek. No, w czwartek. Zatem tak to wygląda. Porysowaliśmy to trochę. Wszystko jest chyba jasne. Ja życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć.